alkoholu. Proszę Państwa, większa w naszej nomenklaturze szwadra, oczywiście szwadra to była większa jednostka 120 szabel, tyle tego nie mamy. Mówimy, że to jest szwadron naszej dowództwa. Za nim flaga państwowa, za nim jedzie poczet sztandarowy. Każdy pułk posiadał swój probożec, którego broni do ostatniej kropli krwi. Był to pułk honoru danej jednostki wojskowej. Czołowy trzyma probożec oparty na strzeleniu, na nodze. Pułani są w mundurach pułańskich, czapki robotywki. Tak mówiłem wcześniej, pozostałego uzbrojenia nie zabrali ze sobą do aparatu. Podstawowym szykiem marszowym były kolumna trójkowa, nie czwórkowa jak w Piechocie, a trójkami policzano, że większa szerokość jak 4 pieszych i dlatego podstawowym marszem był marsz kolumną trójkową, jak właśnie w Piechocie. Tak zwany sygnał na rozsypkę, czyli żeby się schować, rozsypać, rozjechać, rozmontować, szybać. Michał Adamkiewicz. To ten sam, który wcześniej, że tak powiem, robił za pana Tadeusza. W roli trębacza występuje użyć z licencją zawodowy trębacz. Była komenda Dokusa, komunie Brykowi. Trzeba to już odczytać, tego co nie znaczy manuta. Proszę Państwa, kawaleria miała swoje orkiestry. tylko każdy człowiek posiadał własną orkiestrę, nie było wtedy jeszcze wideo, radia, trzeba było tworzyć sobie muzykę w tym najwyższym żywym wykonaniu. Każdy pułk posiadał własny marsz, że były wykorzystywane na paradach, rozróżniały poszczególne pułki między sobą. Właśnie słyszymy marsze trzeciego pułku Ułanów Śląskich. Trzeciego pułku Ułanów Śląskich imieniem generała Ósmego pułku księcia Józefa Poniatowskiego i dziewiątego pułku Ułanów Małopolskich. Jeden po jednemu. Nie było przerywu, nie było zawalenia. Tak Państwo... Tak Państwo słyszycie podawane przeciągłym głosem, bo tu nie dało się na jedną komendę marsz od razu skłonić konia, żeby odpowiednio go ruszył, trzeba trochę tego odczekać. Jak Państwo widzicie, kawaleria działała w każdych warunkach atmosferycznych. Nie było źle i pogody. Zima, zadymka, czy prażący upał, czy krząpiący lekkość niebagieżny, jak w tej chwili siedzieli na koniach i wykonywali swoją robotę. O, jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden z ciągów. No ja już większy goniłem. Haniunia, chodź bliżej, chodź bliżej. Tu środek więc będzie. Tubek, środek to nie będzie padać. Ja idę pod drzewo. Jezus, ja idę do samochodu chyba. Siedź, Nero. Nie ma armaty do strzałów i wroga, ale boi się parasola, bo parasol jest czymś nienaturalnym do środowiska. Czymś środowisko parasol jest nienaturalny konia. Na pałackach wystąpili tak wyborą. Łukasz Poprawczak. Trzeba sporej determinacji, prawda, bo żeby się poddać aż takiemu prysznicowi. Jadą Śmieszko. Studenci, uczniowie. Michał, tylko po prostej, bo jest za ślisko. Tam w tym narożniku, gdzie jest prosto, przy następnym okrążeniu z dodanym galopem. Padła komenda stawaj w lewo, czyli do zakończenia parady. Pod galop melodię i zjazd galopem przy drugim okrążeniu w półsiadzie i dodanym.